Tak wygląda pierwszy w Polsce komercyjny ośrodek produkcji radiofarmaceutyków. Służąca do diagnostyki onkologicznej pracownia cyklotronowa została oficjalnie otwarta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Jest to wielki dzień, ponieważ nasi pacjenci mogą korzystać z najnowocześniejszych technik diagnostyki, jaki dysponuje współczesna, najnowocześniejsza medycyna i onkologia. I z tego jestem dumny, że to wszystko dzięki Bogu stało się w Kielcach. Radiofarmaceutyki, zwane także radioznacznikami, umożliwiają uwidocznienie zmian w komórkach podczas badań pozytonowym tomografem emisyjnym PET. Radiofarmaceutyki są to znaczniki, które używane są w urządzeniach, skanerach PET-CT w momencie, gdy jest przeprowadzona diagnoza onkologiczna. Skanery PET-CT są rozlokowane w całych miejscach w Polsce, jest ich w tej chwili dokładnie 14 w Polsce. I żeby pacjent miał przeprowadzone badanie, musi przyjąć dożylnie specjalny właśnie radiofarmaceutyk. Badania PET prowadzone są w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii od 2008 roku. Do tej pory skorzystało z nich ponad 8 tysięcy pacjentów z całej Polski. Dlatego umiejscowienie produkcji radiofarmaceutyków w bezpośrednim sąsiedztwie SCO znacząco wpłynie na polepszenie diagnostyki chorób nowotworowych. Radioznaczniki powstają w specjalnym urządzeniu pod nazwą cyklotron. Jest to akcelerator cząsteczek, w którym produkowana jest dawka pierwiastka na bazie fluoru. Cykl produkcji takiego radioznacznika to niespełna pół godziny. Do tej pory radioznaczniki ratujące życie tysiącom pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprowadzane były z Austrii. Ze względu na krótki czas zaniku znacznika, około 110 godzin, rozpoczęcie ich produkcji w Kielcach umożliwi znacznie łatwiejszy dostęp oraz poprawi diagnostykę nowotworową w naszym regionie. To także duża oszczędność kosztów. Szacujemy, że tutaj oszczędności mogą być nawet rzędu około 1,5 miliona złotych rocznie, jeśli chodzi o same koszty właśnie w porównaniu do dzisiejszej konieczności kupowania tego z ośrodków pozamiejscowych. Radiofarmaceutyki będzie produkować grupa Synthetic SA. Ta inwestycja jest przykładem dobrej kooperacji na rzecz pacjenta i niższych kosztów funkcjonowania ochrony zdrowia w naszym regionie. To pokazuje, że są przestrzenie, gdzie można angażować środki prywatne, oszczędzać środki publiczne i tak naprawdę działać z korzyścią dla pacjentów, dla szybkości i sprawności naszej ochrony zdrowia. Także to jest ważny dzień dla naszego centrum. Budowa tego typu ośrodka w Kielcach stawia Świętokrzyskie Centrum Onkologii w grupie nielicznych w Polsce, które mają możliwość wykorzystania różnorodnych radiofarmaceutyków w procesie diagnozowania schorzeń onkologicznych.